Szczęść Boże, księże arcybiskupie, witamy na pomorskiej ziemi. Cieszymy się bardzo z obecności księdza arcybiskupa wśród nas. I chciałbym się zapytać, jakimi słowami ksiądz arcybiskup chciałby przywitać się z diecezjanami? Szczęść Boże, chcę powitać bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, widzów i tych, którzy czytają Gościa Niedzielnego. No myślę, że najpiękniejsze słowa to są słowa z Ewangelii, może ze słowa świętego Pawła, który mówi, że miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkim. Niech więc te słowa będą takim pozdrowieniem, które kieruje do wszystkich tutaj naszych członków naszego Kościoła. Święty Wojciech, patron archidiecezji gdańskiej, był misjonarzem Gdańska. Jak odczytuje ksiądz arcybiskup zadanie dla Kościoła w Gdańsku? Święty Wojciech był pierwszym ewangelizatorem na tych ziemiach, to dzięki niemu chrzest dokonał się Polski. Ja przychodzę tu z moim zawołaniem biskupim w herbie, aby Ewangelia była głoszona, więc w jakiś sposób kontynuuję misję świętego Wojciecha, bo myślę, że to jest podstawowa misja każdego biskupa, każdego kapłana. W jakiej formie będziemy mogli realizować to właśnie zawołanie, to już zobaczymy już konkretnie na miejscu, rozmawiając z poszczególnymi odpowiedzialnymi za poszczególne wydziały duszpasterstwa. A w jaki sposób świeccy mogą pomóc w realizacji tych zadań? Myślę, że świeccy stanowią część Kościoła. Dotychczas się mówiło, że świeccy to z jednej strony kapłani, z drugiej strony świeccy są częścią integralną, tak jak to podkreśla Sobór, tak jak podkreśla wiele dokumentów papieskich. I trzeba właśnie najpierw budować świadomość odpowiedzialności świeckich za Kościół, bo przecież w wielu sytuacjach to świeccy są tymi pierwszymi ewangelizatorami. Oni żyją w środowisku, żyją pośród ludzi, mają łatwiejszy dostęp do wiernych i oni swoim świadectwem życia, przede wszystkim dzieleniem się wiarą swoją, a przede wszystkim budowaniem tej wiary w rodzinie, stają się pierwszymi ewangelizatorami. I na koniec, chcąc księdza arcybiskupa lepiej poznać, chciałbym zapytać, jakie jest księdza arcybiskupa hobby? Co ksiądz arcybiskup lubi robić w wolnym czasie? Bo oczywiście, że w wolnym czasie lubię poczytać coś dobrego, posłuchać muzyki, troszeczkę sportu. No to są takie różne hobby, które gdzieś tam pomagają się zrelaksować i jakoś spokojnie i do przodu. Bardzo dziękuję za rozmowę i szczęść Boże życzymy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również.